Trafo Stacja Sztuki w Szczecinie to pierwsze w północno-zachodniej Polsce Centrum Sztuki Współczesnej. Siedzibą multifunkcjonalnej instytucji jest zabytkowy gmach dawnej transformatorowni przy ulicy Świętego Ducha, stąd też nazwa Trafo Stacja Sztuki. Budynek powstał w roku 1912. Architekturę nawiązuje do zachowanego do dziś najstarszego szczecińskiego kościoła pod wezwaniem Świętego Jana. Przed wojną w gmachu działała podstacja prądu, później spółdzielnia inwalidzka produkująca zabawki. W roku 1984 budynek został uznany za zabytek architektury. Mimo to po likwidacji działającej w nim firmy produkcyjnej budynek opustoszał i niszczał. Pierwsze pomysły o tym, aby gmach pełnił funkcje kulturalne, pojawiały się już na początku lat 90. Myślano o teatrze, centrum kultury, wreszcie o galerii dedykowanej najnowszej sztuce. Projekt odbudowy i renowacji transformatorowni wykonała szczecińska pracownia architektoniczna Studio A4 pod kierunkiem architekta Jacka Lenarta. Wykonawcą została firma Erbut. Całkowity koszt projektu wyniósł 16 milionów złotych, z czego ponad 6 milionów złotych pokryły środki z Unii Europejskiej. Bardzo ważną nie tylko dla Szczecina, ale dla całego regionu jest m.in. Trafostacja Sztuki, bo przypomnijmy, Trafostacja Sztuki jest poświęcona sztuce współczesnej i szeroko rozumianej. Nie było takiego miejsca, które gdzie tacy artyści mogliby wystawiać swoje dzieła, swoje prace, i nie ma takiej instytucji, jeżeli dobrze kojarzę, w naszym w ogóle regionie tutaj, w naszym województwie. O tyle ta trafostacja jest bogactwem dla naszego miasta, jest jakby kolejną perłą w tej koronie tych wszystkich instytucji kulturalnych, które są w naszym regionie, w naszym mieście, i uzupełnia w sposób perfekcyjny właśnie tego, czego nie było. Jest ukierunkowana w gusta i potrzeby tych wszystkich artystów, tych wszystkich odbiorców, którzy są zainteresowani, których sztuka współczesna najbardziej do nich przemawia. Stąd wielka radość nie tylko włodarzy miasta, ale myślę też mieszkańców, że oprócz tego, że możemy korzystać z Muzeum Narodowego, czy z Muzeum Szczecina, czy właśnie z Muzeum Techniki i Komunikacji, to też mamy do czynienia ze sztuką współczesną, która czasami jest trudna, może niezrozumiała, ale jakże potrzebna do tego, aby ta paleta barw właśnie związana z kulturą, ze sztuką, żeby była umożliwiona do tego, aby poznawać w pełni to wszystko, co jest ciekawe i wartościowe. A warto inwestować w kulturę, warto inwestować w tego typu wydarzenia, w tego typu instytucje, ponieważ one ubogacają ducha człowieka, ubogacają jego intelekt, a nie samym tylko pracą, pieniędzmi człowiek żyje, więc każda instytucja kultury, każde wydarzenie kulturalne jest bardzo ważne i istotne dla każdego mieszkańca, dla tych wszystkich, którzy przybywają do naszego miasta. Zabytkowy charakter budynku nie pozwalał na ingerencję w elewację, ale wnętrza trafostacji zaskakują. To nowoczesna przestrzeń nastawiona przede wszystkim na funkcjonalność. Hala główna ma ponad 400 metrów kwadratowych powierzchni i około 19 metrów wysokości. Organizowane w niej mogą być nie tylko wystawy. Mogą tu odbywać się także koncerty, pokazy filmów, spektakle teatralne, performance i happeningi. Wymiary sali pozwalają na wielki rozmach przedsięwzięć. Kolejne sale wystawowe o powierzchni kilkuset metrów kwadratowych mieszczą się na wyższych kondygnacjach oraz w bardzo efektownych podziemiach. Przestrzenie Trafo pozwalają animatorom i kuratorom instytucji podążać tropem współczesnych artystów i aktywnie uczestniczyć w procesie formowania nowej, eksperymentalnej jakości estetycznej. Trafo wystawia i promuje pracę współczesnych twórców, organizuje działalność edukacyjną, wydawniczą oraz międzynarodową współpracę i wymianę artystyczną. Dzięki programowi Artist in Residence Trafo kreuje przestrzeń, w której artyści nie tylko mieszkają, ale też pracują na oczach zwiedzających. To miejsce jest w jakimś stopniu wyjątkowe. Jest to obiekt zabytkowy, który kiedyś był transformatorownią, taką zwykłą, regularną fabryką prądu. Wszystko to, co mogło być uznane jako zabytkowe, czyli fasady, czyli sufity, przestrzenie na dole, gdzie zostały zachowane charakterystyczne sufity Kleina. To wszystko, co zostało zabytkiem, jest tylko ramą, pewną ramą do przestrzeni, która jest dzisiaj bardzo nowoczesna, która pozwala na to, żeby tutaj odbywały się i wydarzenia o charakterze muzycznym, i wystawy, i wszelkiego typu performanse.
Staramy się, żeby to, co się dzieje w trafostacji, nie było krakowskie, warszawskie, poznańskie, gdańskie, tylko żeby było dedykowane trafostacji sztuki i żeby miejsce, którym przyszło nam zarządzać, było no, takim miejscem wyjątkowym i żeby instalacje czy wszystkie aktywności, które są związane z naszą działalnością, były dedykowane temu miejscu. Trafostacja też żyje w otoczeniu, żyje w mieście, żyje w przestrzeni ulicy Świętego Ducha, w tym, co mówimy dosyć głośno, że rewitalizacja przestrzeni miejskich czy publicznych odbywa się poprzez instytucje kultury, poprzez zabytki, poprzez szlaki, którymi się ludzie mają przemieszczać czy komunikować i poprzez ofertę, która na tych szlakach się pojawia. Mi Akademia Sztuki jest partnerem strategicznym dla trafostacji i takim miejscem, w którym młodzi ludzie, młodzi artyści mają dostać swoją szansę na zderzenie się z profesjonalną galerią i z profesjonalną działalnością wystawienniczą i nie tylko performatywną, w każdym tego słowa znaczeniu. Przestrzeń holu wejściowego Trafo to recepcja, kawiarnia oraz księgarnia, w której nabyć można książki o sztuce współczesnej. Hol spełnia także funkcję czytelni i miejsca spotkań, gdzie można rozmawiać o sztuce. Kolejną kawiarnię zlokalizowano także na ostatnim piętrze gmachu. Tu też znajduje się taras z niezwykłym widokiem na miasto i zabytkowy kościół świętego Jana. Wielkie wrażenie robi także park techniczny Trafo. Ruchome platformy i rampy pozwalające na modyfikację przestrzeni dostosowane do charakteru organizowanych wydarzeń. Profesjonalne oświetlenie pozwala na jeszcze wyraźniejsze wyeksponowanie niezwykłości przestrzeni. Otwarta latem 2013 roku galeria chce być żywym centrum sztuki współczesnej. Twórcy instytucji chcą wykorzystać geograficzny potencjał Szczecina. Transgraniczne położenie w obrębie basenu Morza Bałtyckiego i bezpośrednie sąsiedztwo z kulturalną stolicą tej części Europy, Berlinem. Chcą być wyjątkowym oknem wystawowym, dzięki któremu Szczecin konfrontuje swoje artystyczne oblicze ze światem. Mamy dosyć sporą szansę stworzenia tutaj wyjątkowego miejsca. Wyjątkowe nie tylko w Polsce, ale także na skalę światową. Nie tylko ze względu na to, że jest to najnowsze Centrum Sztuki Współczesnej w Polsce, ale także ze względu na dosyć wyjątkowe położenie tego miejsca. Bo Szczecin leży przy granicy polsko-niemieckiej. W związku z tym mamy stąd dosyć blisko do Berlina, które w tej chwili jest jednym z najprężniejszych ośrodków, jeśli chodzi o sztukę współczesną na świecie. Międzynarodowi artyści ściągają do Berlina, żeby tam mieszkać, pracować, tworzyć, wystawiać. I oczywiście to wykorzystujemy w naszej działalności. Co widać chociażby po naszym programie Artist in Residence, który dosyć mocno rozwijamy. W tej chwili kończy się pierwsza edycja programu. Na lato planujemy kolejną edycję. Ta międzynarodowa współpraca jest jednym z takich naszych wiodących punktów w naszym programie. Poza tym Trafostacja Sztuki w Szczecinie jest też wyjątkowym miejscem, jeśli chodzi o architekturę i daje niesamowite możliwości, jeśli chodzi o tworzenie programu. Składa się z bardzo wielu różnorodnych przestrzeni. Są przestrzenie takie jak ta, w której się w tej chwili znajdujemy, czyli hol główny, która powoduje, że przez swoją niesamowitą architekturę, przez olbrzymią przestrzeń stwarza możliwość dla artystów, które nie wszędzie są możliwe na świecie. Na przykład ta rzeźba tutaj Doroty Buczkowskiej i Przemka Dzienisa została stworzona specjalnie na to miejsce i spowodowało to, że artyści przyjechali tutaj, tworzyli na miejscu, zaznajomili się z przestrzenią, zaznajomili się z nami, zaznajomili się ze Szczecinem i wnieśli nową wartość do tego miejsca i do tego miasta.
Za nami znajdują się mniejsze pomieszczenia, które nazywamy Media Lab, Media Lab 1, Media Lab 2 i w tych przestrzeniach prezentujemy przede wszystkim sztukę wideo, mniejsze prace fotograficzne, jakieś dokumentacje z performance'ów. Obecnie tutaj też znajdują się właśnie prace wideo towarzyszące tej wystawie, dokumentujące działalność dwójki artystów. Trafostacja Sztuki zgodnie z nazwą zaczerpniętą od pierwotnej funkcji siedziby zapewnia, że będzie tu dalej iskrzyło. I nie ma mowy o zwarciach ani przepięciach, sztuka współczesna ma pobudzać.